Dzień dobry, witamy serdecznie. Z tej strony Grzegorz Domagała, firma Navigator Capital. Mam przyjemność otworzyć spotkanie ze spółką SDS Optik. Spółka podczas dzisiejszego spotkania będzie i jest, przepraszam, reprezentowana przez pana Marcina Staniszewskiego oraz pana Mateusza Sagana. Dzisiejsze spotkanie to między innymi podsumowanie wydarzeń roku, jakie miały miejsce w tej spółce, ale też zarysowanie perspektyw rozwoju na przyszłość. Podczas spotkania oczywiście istnieje możliwość zadawania poprzez czat pytań zarządowi spółki. Ja serdecznie już zapraszam do otwarcia tego spotkania przez panów ze spółki. Bardzo proszę, oddaję głos. Super, dziękujemy bardzo Panie Grzegorzu. Witamy serdecznie Państwa. Prosilibyśmy tylko, jakby ktoś z Państwa mógł tylko potwierdzić na czacie krótko, że nas widać i słychać, bo mieliśmy jakiś krótki techniczny problem. Super, widać i słychać. Witamy serdecznie na ostatnim webinarze z serii trzech, które w trochę takim niestandardowym formacie przeprowadziliśmy wczoraj i dzisiaj. Wszystkie oczywiście z tym samym kontentem, z tą samą zawartością, bardziej chodziło nam o danie Państwu elastyczności, możliwości dołączenia w dogodnym dla siebie momencie. Krótko o spółce SDS Optik. Ponad 54 miliony pozyskanego kapitału na rozwój naszej technologii InProp. Jeden z 20 najbardziej innowacyjnych projektów w Unii Europejskiej według European Innovation Council, które też w ramach swoich aktywności dołącza nas do różnego rodzaju wydarzeń, konferencji i targów na całym świecie. Największy grant w historii polskich MŚP w ramach programu Horizon 2020 4 miliony euro i spółka plasująca się w rynku diagnostycznym wycenianym na ponad 100 miliardów dolarów rocznie. Nasz leadership team składa się z trzech osób. Obecny tutaj obok mnie Marcin Staniszewski, który jest pomysłodawcą, prezesem zarządu i dyrektorem technologicznym w naszej spółce. Osoba z kilkunastoletnim doświadczeniem w projektach inżynieryjnych, fotonicznych, biotechnologicznych w Stanach Zjednoczonych, między innymi przy Uniwersytecie w Akron czy laboratoriach NASA. Profesor Magda Staniszewska, pomysłodawca, dyrektor do spraw badań i rozwoju, również przewodnicząca Rady Naukowej, osoba również z kilkunastoletnim doświadczeniem w projektach diagnostycznych, terapeutycznych, między innymi Harvard Medical School i Cape Western University w Cleveland, oraz ja odpowiedzialny za część biznesową, finansową i operacyjną. Krótko Marcin opowie Państwu o naszej Radzie Naukowej, która niedawno powstała i rozpoczęła swoją działalność. Tak, powołaliśmy do życia Radę Naukową składającą się obecnie z 5 członków. Przewodniczącą jest Magdalena Staniszewska. Jednym z naszych stałych członków, współpracowników, naszych mentorów medycznych jest profesor Polkowski z Lublina. Doprosiliśmy do Rady 3 nowe osoby. Są wszystkie 3 na co dzień mieszkają i pracują, rozwijają się zawodowo w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu naszej Rady Naukowej. Na tym spotkaniu przedstawiliśmy wszystkim nowym osobom, czym się zajmujemy, na czym polega nasza technologia, jak chcemy ją skalować i rozwijać. Padły już pierwsze pomysły, w którym kierunku powinniśmy iść. Obecnie rozważamy te proponowane wstępne kierunki tutaj wewnętrznie zespołowo. Na przełomie roku planujemy kolejne spotkanie, na którym już powinny się skrystalizować nasze dalsze działania rozwojowe. Jednym z efektów tych działań i tych rozmów z Radą Naukową będzie powołanie, czy jest powołanie naszej spółki amerykańskiej, otwarcie tam laboratorium biotechnologicznego i rozwijanie tej części biologicznej właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tak, ja tylko dodam jeszcze ze swojej strony, że osoby po stronie Stanów Zjednoczonych zasiadające w naszej Radzie Naukowej są też osoby z potężnym biznesowym doświadczeniem. Dr Bala Kumaran czy dr Avi Duclair są to osoby wywodzące się też z dużych korporacyjnych biznesów, między innymi Merck, czy Amgen, czy Allogene. Większość z tych spółek jest pewnie Państwu znana.
AVI też rozwija i rozwijał różnego rodzaju medyczne startupy, które następnie były albo przejmowane, albo lądowały na amerykańskich giełdach. Więc tutaj też liczymy na ich bardzo szerokie wsparcie w budowie tych sieci kontaktów i potencjalnym wspieraniu procesu komercjalizacji. Pokrótce o wyzwaniu społecznym, które adresujemy naszą technologią. Są to nowotwory piersi, które według nowo powstałej bazy Światowej Organizacji Zdrowia GloboCan notuje się około 2 milionów przypadków zdiagnozowanych raków piersi rocznie. W tym samym czasie niestety ponad 700 tysięcy osób traci życie, co głównie Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje za jedną z głównych przyczyn: zbyt późna lub zbyt mało dokładna diagnostyka nowotworowa. I tutaj naszą wizją jest właśnie pomoc w zwiększeniu tego wskaźnika przeżywalności pacjentów z nowotworem o 30% do 30 roku dzięki wprowadzeniu, rozwojowi i komercjalizacji naszej technologii. Technologia jest to pierwsza na świecie platforma technologiczna łącząca biologię molekularną z technologiami światłowodowymi, czyli z fotoniką, immunochemią i bioinżynierią medyczną do diagnostyki in vitro w ludzkim organizmie. Jest to urządzenie medyczne diagnostyczne w czasie rzeczywistym markerów nowotworowych z pierwszą aplikacją w obszarze nowotworów piersi HER2 dodatnich. Główne korzyści z tej technologii to przede wszystkim krótszy czas oczekiwania na wynik. Dzisiejsze biopsje, tradycyjne biopsje czy badania histopatologiczne, jest to proces dosyć złożony, wieloetapowy, dziejący się też co najmniej w dwóch różnych miejscach, który trwa często od kilku dni do kilku czy nawet kilkunastu tygodni. Nasza technologia skróci ten czas oczekiwania do kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu minut, dzięki czemu jest też większa precyzja tego badania. Badanie jest wykonywane w żywej tkance w okolicy guza nowotworowego. Nie ma potrzeby pobierania żadnej tkanki ani też w podawania jakichś dodatkowych znaczników. Na końcu jest to też dzięki tej technologii będzie niższy koszt procesu diagnostycznego. Coś, co widzimy dzisiaj, jest też dużym wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej. Ten podział kosztów pomiędzy biopsję, czy tą część szpitalną i laboratoryjną, a dzięki czemu doprowadzimy do lepszej skuteczności nowotworowych terapii celowanych, które są dostępne, są refundowane i w wielu miejscach bardzo często stosowane. Poruszamy się na rynku diagnostyki markerów nowotworowych, czyli w obszarze diagnostyki molekularnej. Po wykonaniu diagnostyki obrazowej pacjentka czy pacjent trafiają w ścieżkę diagnostyki molekularnej, czyli de facto biopsje i badania histopatologiczne. I tylko w zakresie markera HER2, który jest tym pierwszym dla nas dzisiaj obecnie najważniejszym, to jest już ponad 13 milionów wykonywanych testów z ponad 8 milionów biopsji. Bardzo często z jednej biopsji wykonuje się kilka badań, kilka testów. Czasami się powtarza, jeżeli wyniki nie są precyzyjnie jednoznaczne. Jest to najszybciej rosnący rynek ze względu na dostępność terapii celowanych. Lekarze bardzo chętnie i bardzo często chcą w pierwszej kolejności dowiedzieć się o statusie właśnie markera HER2. W tym rynku te najważniejsze, największe firmy, które dostarczają na rynek testy histopatologiczne czy też rozwiązania diagnostyczne w tym zakresie dla patomorfologów, to przede wszystkim grupa Roche, ale również Agilent, które przejęło firmę Dako kilkanaście lat temu za kilka miliardów dolarów, która tak naprawdę stworzyła i wymyśliła całą immunohistochemię, czyli coś, co dzisiaj znamy jako tradycyjną histopatologię, czy Abbott Molecular, czy Thermo Fisher. Krótko podsumowując, 2022 rok był on dla nas kolejnym przełomowym rokiem, bardzo istotnym, bardzo ważnym, obfitującym w szereg kluczowych dla nas zdarzeń, zarówno od tej strony korporacyjnej, organizacyjnej, ale też technologicznej czy naukowej. Ważnym zdarzeniem dla nas w tym roku był oczywiście debiut na giełdzie papierów wartościowych. Dzięki temu staliśmy się spółką publiczną, uczymy się trochę też nowych wyzwań i nowych obowiązków z tym związanych, ale z drugiej strony też cieszymy się, że mamy dużo większy zasięg, dużo więcej podmiotów jest w stanie się dowiedzieć na temat spółki, również tych z branży, z dziedziny, dzięki czemu jest spółka bardziej transparentna, więc jest potencjalnie też dużo bliżej potencjalnych partnerów komercyjnych.
Drugim bardzo ważnym zdarzeniem w tym roku to było uruchomienie i rozpoczęcie prac i właściwie zakończenie pewnych kluczowych etapów, o czym też Marcin za chwilę Państwu trochę bardziej szczegółowo opowie w zakresie własnej produkcji pilotażowej, tej części fotonicznej naszych biosensorów. Coś, co do tej pory budowaliśmy i współpracowaliśmy z Instytutem Naukowym, który na potrzeby poziomu laboratoryjnego był dla nas wystarczającym partnerem, natomiast w celu przeskalowywania tego już na poziom bardziej półprzemysłowy podjęliśmy decyzję, że będziemy tą część budować samodzielnie po to, żeby też zwiększyć atrakcyjność tej technologii, ale też umożliwić sobie rozwój tej technologii na inne zastosowania, tak żeby już niezależnie od partnera zewnętrznego móc produkować sobie prototypowe elementy fotoniczne sond w innych zastosowaniach, w innej konfiguracji technologicznej. Badania kliniczne, które rozpoczęły się w tym roku, o czym też Marcin jeszcze za chwilę opowie, na jakim jesteśmy obecnie etapie. To jest stworzenie rady naukowej, cała ta część naukowa, prezentacji, doniesień naukowych, postępów naukowych naszych prac w postaci czy to posterów na światowych konferencjach, czy też przyznane, zakończone procesy patentowe, o czym też informowaliśmy w formie raportów bieżących, ale co też spotkania z inwestorami, z państwem, z naszymi obecnymi akcjonariuszami, ale też potencjalnymi inwestorami, którzy są zainteresowani spółką i zainwestowaniem w spółkę na przyszłość. W różnych formach, czy to takich webinarów jak dzisiaj, czy bezpośrednich spotkań na terenie, czy to giełdy papierów wartościowych, jak niedawno podczas wydarzenia poświęconego biotechnologii na giełdzie, czy też formuła różnych dodatkowych workshopów, czy zajęć, które wspólnie prowadzimy, łącznie też z komunikacją telefoniczną czy mailową. Tych interakcji w tym roku mieliśmy dosyć dużo, więc też cieszymy się, bo dzięki temu też jesteśmy w stanie rozwijać ten obszar relacji inwestorskich i dostarczać wystarczającą ilość informacji do tego, żeby można było oceniać bardzo, bardzo rzetelnie, na jakim etapie jest spółka. Bardzo ważnym elementem tego, co się wydarzyło w tym roku, to był oczywiście debiut na giełdzie papierów wartościowych. Weszliśmy trochę w inną relację ze światem zewnętrznym. Staliśmy się spółką bardziej transparentną, bardziej przejrzystą, wychodzącą jakby do zewnątrz, jeśli chodzi o kwestie komunikacyjne. I pomimo tego, że zadebiutowaliśmy dosłownie 3 tygodnie po wybuchu wojny na Ukrainie i w szczycie właściwie pierwszej paniki inflacyjnej i dosyć wielkich trudności na wszystkich rynkach finansowych na całym świecie, udało nam się zadebiutować z 15% wzrostem. Od ostatniej ceny emisyjnej ceny akcji wzrosły o ponad 40%. Od debiutu jesteśmy też kilkadziesiąt procent powyżej. Kurs w ostatnich tygodniach jest bardzo stabilny. Pomimo tego, że oczywiście jest to dalej rynek nieregulowany i jakby ta płynność tych akcji póki co jest jeszcze stosunkowo niska, ale to też pokazuje, że ci, którzy zainwestowali w spółkę, w nią wierzą, a potencjalnie ci nowi, którzy byliby zainteresowani, widzą też duży potencjał w dalszym wzroście jej wartości. Według nas te działania, które prowadziliśmy w tym roku, powodują, są jakby jedną z przyczyn, dlaczego spółka na tle innych spółek, czy to biotechnologicznych, czy medycznych, na polskiej giełdzie, ale też na giełdach zagranicznych, plasuje się w czołówce, jeśli chodzi o wyniki na wzroście kursu akcji. To jest przede wszystkim realizacja założonych kamieni milowych. Właściwie wszystkie, które skomunikowaliśmy na początku roku, czy w zeszłym roku podczas naszej ostatniej emisji pre-IPO, są realizowane w terminie, z niedużymi opóźnieniami w niektórych miejscach, co też w dużej mierze nie jest wprost uzależnione tylko i wyłącznie od nas. To jest dedykowany serwis i relacji inwestorskich, gdzie możecie Państwo i każdy zainteresowany zajrzeć, zobaczyć, poczytać, posłuchać. Mamy sekcję pytań i odpowiedzi, czyli też zbieramy z każdego spotkania z Państwem serię pytań. Są dostępne online, można sobie je przejrzeć, poznać lepiej spółkę. To jest też edukacja, rozmawiamy o technologii, rozmawiamy o rynku,
To są wszelkiego rodzaju transparentne działania, też dosyć transparentny sposób raportowane w postaci czy to raportów bieżących, czy raportów okresowych. Więc bardzo rzetelne raportowanie też wydaje się nam, jest to właśnie tym elementem skutecznej komunikacji z państwem i z potencjalnymi inwestorami. Między innymi też udało nam się uzyskać nagrodę, co było dla nas też dużym wyróżnieniem i zaskoczeniem, za najlepszy raport roczny za 2021 rok, który tak naprawdę publikowaliśmy dosłownie 2 miesiące z niedużym hakiem po wejściu na giełdę papierów wartościowych. Ta droga na giełdę nasza to już jest ponad 9 lat w działań, rozwoju od takiego klasycznego proof of concept przez prototyp, poprzez patenty, rozwój strategii spółki, badania przedkliniczne różnych etapów na różnych modelach zwierzęcych, stały rozwój tej technologii w różnych zastosowaniach, badania kliniczne, które trwają, czy wejście już też w procesy partnerstwa korporacyjnego, czy certyfikacji, rozpoczęcie tych działań z obszarów regulacyjnych. Przez te wiele lat udało się pozyskać zarówno kapitał inwestycyjny z poziomu zarówno aniołów biznesu, jako pierwszych naszych inwestorów kapitałowych, czy funduszy seedowych, czy funduszy późniejszego etapu, czyli venture capital, no, ale również dotacji zarówno z poziomu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czy też Komisji Europejskiej. Ostatnie 2-3 lata to runda pre-IPO, z sukcesem zebrane 11 milionów złotych, które do dzisiaj zostały w dużej mierze praktycznie w 100% zainwestowane zgodnie z przeznaczeniem i dzięki temu też byliśmy w stanie osiągnąć te kolejne kamienie milowe w wielu różnych obszarach. To jest również wdrożenie programu motywacyjnego dla naszych kluczowych pracowników. Pierwszy etap uruchamiania jest już za nami, obecnie czekamy na rejestrację pierwszej puli warantów przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, po to, żeby móc jakby uruchomić kolejne etapy w tym zakresie. Dzięki czemu też kilkadziesiąt osób z puli naszych pracowników docelowo będzie mogło też dołączyć do nas wszystkich, czyli będzie mogło się też stać akcjonariuszami spółki. Dwa takie najważniejsze filary modelu biznesowego, nad którymi intensywnie pracujemy, to jest po pierwsze własna produkcja pilotażowa, półprzemysłowa z potencjałem sprzedażowym naszych mikrosond i analizatorów. Tutaj przede wszystkim zakładamy konieczność udowodnienia, pokazania partnerom dużym, korporacyjnym, że taką technologię da się wytworzyć w warunkach nielaboratoryjnych. Da się wytworzyć to w warunkach takich, które są powtarzalne, skalowalne, są certyfikowane i zwalidowane zarówno technologicznie, produkcyjnie, operacyjnie, ale też komercyjnie, więc zakładamy, że w tym pierwszym filarze modelu biznesowego będziemy mieli jakąś grupę klientów, głównie z obszarów szpitali czy centrów diagnostyki nowotworowej w Polsce czy też za granicą. Drugi filar, bardzo silny i bardzo mocny i bardzo ważny dla nas, jest to filar partnerstwa korporacyjnego z dużymi światowymi podmiotami, które byłyby zainteresowane przeskalowaniem zarówno tej części produkcyjnej, operacyjnej, komercyjnej, ale byłyby też zainteresowane partnerstwem technologicznym w obszarze umów, czy to licencyjnych, czy wspólnego rozwoju tej technologii i potem jej komercjalizację. Tutaj też nad tym obszarem obecnie bardzo silnie, intensywnie pracujemy. Takie najważniejsze plany rozwojowe i kamienie milowe, one są właściwie od kilku lat niezmienne. One się tylko krystalizują z czasem i dzisiaj tak naprawdę możemy potwierdzić, że one są dla nas dzisiaj kluczowe i będziemy je dalej kontynuować i dalej się w tym zakresie rozwijać. To są przede wszystkim badania kliniczne, które trwają w tej pierwszej aplikacji. To jest ta część produkcji półprzemysłowej, pilotażowej, która pozwoli nie tylko na potencjalną komercjalizację czy sprzedaż w przyszłości, ale pozwoli też rozwijać inne aplikacje, rozwijać całą technologię, całą platformę technologiczną w nowych zastosowaniach. Mając to we własnym zakresie, jesteśmy w stanie być bardzo elastyczni i samodzielnie tworzyć różne zastosowania.
To jest corporate partnering, który ma potem wprowadzić cały aspekt komercjalizacji i zastosowania tej technologii już na poziomie klinicznym. Centrum B plus R w Stanach Zjednoczonych, które też ma za zadanie rozwijać technologię i też nawiązywać potencjalnie w przyszłości relacje komercyjne z partnerami na tamtym rynku. I szalenie ważny kamień milowy dla nas, czyli cała certyfikacja, wszystkie kwestie regulacyjne związane z tą technologią. Bardzo złożony proces, bardzo trudny, bardzo długofalowy i wieloetapowy, nad którym też obecnie dzisiaj pracujemy. Pokrótce opowiemy teraz Państwu o tych najważniejszych kamieniach milowych, które wspomniałem. Pierwszym z nich, oczywiście najważniejszym, to są obecnie prowadzone badania kliniczne. Tak, latem rozpoczęliśmy nasze badanie kliniczne. Badanie kliniczne składa się z dwóch etapów. Pierwszy to jest etap bezpieczeństwa na 18 pacjentkach, drugi etap walidacyjny naszą technologię na 192 pacjentkach. Jesteśmy obecnie na ukończeniu pierwszego etapu, za nami 15 pacjentek, zostało 3 pacjentki do przebadania. Planujemy i prognozujemy, że ten etap pierwszy zakończy się na przełomie grudnia i stycznia. Najważniejsza informacja dla nas na dzień dzisiejszy jest taka, że do tego czasu, czyli z tych 15 pacjentek, nie mamy żadnego zjawiska niepożądanego, jeżeli chodzi o badanie naszą sondą. Po zakończeniu pierwszego etapu firma nasza CRO, z którą współpracujemy, zajmie się opracowaniem raportu z pierwszego etapu. Ten raport zajmie do 3 miesięcy czasu i po tym raporcie płynnie przejdziemy do drugiego etapu, który powinien zająć około 6 miesięcy czasu. W tym okresie pracy nad raportem firma CRO równolegle rozpocznie pracę nad rekrutacją kolejnych ośrodków i kolejnych badaczy, tak żeby to się czasowo zgrało i po zakończeniu raportu, kiedy będziemy gotowi do przejścia do drugiego etapu, ośrodki były już zakontraktowane w pełni, podpisane umowy i z ośrodkami, i z badaczami. Tutaj myślę, że też warto dodać, że zgody komisji bioetycznej czy urzędowe, regulacyjne są już wydane na całość badania, czyli zarówno na tą pierwszą część, jak i tą drugą, o której też wspomniał Marcin, więc my sobie dajemy ten czas przerwy na analizę wyników jako pierwsza spółka na świecie, właściwie pierwszy podmiot na świecie. Badamy stężenie markera HER2 w okolicy guza nowotworowego w żywej pacjentce, a nie w wycinku kawałku pobranej tkanki z guza nowotworowego, więc też chcemy dać sobie trochę dodatkowego czasu na przeanalizowanie tego wszystkiego, co zbierzemy, po to, żeby się też dużo lepiej przygotować do kolejnych etapów. Tak, obecnie jesteśmy już po zakupie wszystkich niezbędnych elementów wchodzących w skład naszej pilotażowej linii produkcyjnej. I kilka tygodni temu zjechało do nas największe i najważniejsze urządzenie, czyli takie serce procesu produkcyjnego, urządzenie ze Stanów Zjednoczonych. Przyjechał też technik, przedstawiciel producenta ze Stanów. Urządzenie zostało wpięte do naszego ciągu produkcyjnego. Obecnie jest skalibrowane i pod koniec tego roku, być może na początku stycznia, technik ze Stanów przyjedzie jeszcze raz, zrobi ostateczny rozruch, podpisze wszystkie niezbędne dokumenty przekazujące urządzenie pod nasze skrzydła i od tego momentu będziemy mogli już rozpocząć pracę nad pierwszymi produkcjami tej części fotonicznej in-house. Docelowo linia produkcyjna jest tak zaprojektowana, żeby w ciągu roku była w stanie wyprodukować około 50 tysięcy takich sensorów fotonicznych. Oczywiście w takim systemie dwuzmianowym, który planujemy otworzyć. Ta część biologiczno-chemiczna jest od samego początku realizowana u nas in-house. Wszystko się dzieje w clean roomie, także końcowa sonda, czyli ta część sensora fotoniczna, potem połączona z całą biologią i chemią, wyprodukowana w clean roomie, będzie tam zapakowana w blistry, wysterylizowana i gotowa do użycia czy do sprzedaży do naszych klientów. Krótko podsumowywać chcieliśmy też pipeline naszych projektów, żeby też zobrazować wszystkim Państwu, że nie pracujemy tylko i wyłącznie nad jednym zastosowaniem w obszarze nowotworów piersi. To jest najbardziej zaawansowany projekt, który jest obecnie w fazie klinicznej.
Rozpoczęty też jest proces certyfikacyjny, zarówno też komercjalizacji i partnerstwa przyszłego. Natomiast pracujemy też w zastosowaniu nowotworowym również z chemokiną CCL5. Jest to marker typowy występujący w węzłach chłonnych, bardzo istotny klinicznie dla chirurgów onkologicznych w trakcie zabiegów operacyjnych. Jest obecnie duże wyzwanie w diagnozowaniu czy stwierdzaniu statusu węzłów chłonnych, głównie wartowniczych, czy one powinny być usuwane, czy nie. W krótkim okresie czasu, mając pacjentkę na stole, jest to szalenie istotna aplikacja, która potencjalnie może mieć też duże zastosowanie właśnie w warunkach operacyjnych i wesprzeć lekarzy w podejmowaniu takiej decyzji, czy węzły są przerzutowe, czy nie. Ten marker CCL5 jest jakby wprost odpowiedzialny za informację o tym, czy nowotwór jest już przerzucany z piersi na przykład w inne miejsca i węzły należy usuwać jak najszybciej. Pracujemy również nad zastosowaniem w obszarze diagnostyki wirusów w spółce celowej Fibiomet, o czym też jeszcze za chwilę opowiemy, w monitoringu transportu leków. Tworzymy technologię sondy, która będzie mogła monitorować stężenie docierającego leku w okolicy guza. Jesteśmy po wstępnych badaniach na zwierzętach. Bardzo, bardzo atrakcyjne pierwsze wyniki pozwalają nam myśleć o tym, aby przechodzić do kolejnych etapów. Rozwój technologii to nie tylko diagnostyka nowotworów, to również diagnostyka chorób zakaźnych, czy właśnie monitoring dostarczania leków, ale również diagnostyka endoskopowa. Naszą wizją jest również tworzenie aplikacji w zakresie endoskopów, czyli urządzeń do bronchoskopii, kolonoskopii czy gastroskopii, gdzie już dzisiaj jest szereg rozwiązań technologicznych, które są wewnątrz, od kamer o różnym stężeniu światła po mikroskopy, po sprzęt chirurgiczny. Natomiast za każdym razem, jeżeli znajdzie się coś podejrzanego, to pobierana jest biopsja i wysyłana na badanie histopatologiczne. Diagnostyka chorób oczu, szalenie ważny dla nas obszar, który chcemy rozwijać głównie za pośrednictwem zespołu, który będziemy budowali w Stanach Zjednoczonych, co głównie wynika z kwestii dostępu do doświadczonych naukowców w tym obszarze, których niestety w Polsce jest stosunkowo mało. Krótko chcieliśmy Państwu powiedzieć o powodach i przyczynach i zaczątkach jakby rozwoju naszej technologii w obszarze diagnostyki wirusów. Wszyscy mamy świeże doświadczenia z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, gdzie właściwie rządziły trzy główne technologie diagnostyczne, czyli PCR, LAMP i testy antygenowe, plus oczywiście badania z krwi na obecność przeciwciał jako takie bardziej post factum badanie. Natomiast te główne wyzwania, które powodowały na końcu konieczność lockdownów właściwie na całym świecie, to była przede wszystkim słaba wydajność tych testów. To jest dalej jeden test w jednym czasie. Nie da się badać mnogości próbek przy użyciu jednego cyklu, czy PCR-owego, czy lampowego, czy tym bardziej antygenowego. To była też kwestia skuteczności, szybkości tego badania i też liczby badanych wirusów. Wszyscy doskonale pamiętamy wyzwania, jakie były w zakresie tego, kiedy się pojawiały kolejne odmiany koronawirusa i też potężnym wyzwaniem były te fałszywe, pozytywne testy, które powodowały, że coraz więcej ludzi było separowanych. Ta technologia, nad którą dzisiaj pracujemy w spółce celowej Fibiomet, ma zaadresować te wszystkie wyzwania i stworzyć technologię, która będzie gotowa na kolejną pandemię, czy też na kolejne wyzwania w obszarze diagnostyki wirusów, które są, były i zapewne z nami będą. Tak. Obecnie projekt, który realizujemy w spółce córce Fibiomet, sonda do diagnostyki, takiej masowej diagnostyki chorób zakaźnych, w tym przypadku koronawirusa. Jesteśmy na dość zaawansowanym etapie, jeżeli chodzi o etap taki naukowo-badawczy. Ten etap składa się z dwóch ważnych i takich odrębnych działów. Jeden to jest ten dział fizyczno-optyczny. Tutaj zaprojektowaliśmy całe urządzenie, pozyskaliśmy, zbudowaliśmy i też po części kupiliśmy kluczowe elementy wchodzące w skład docelowego tego prototypu urządzenia.
Na dzień dzisiejszy udało nam się dojść do tego etapu. Oczywiście cały proces póki co odbywa się manualnie. I przy takim manualnym badaniu udało nam się dojść do pomiaru, który w przeciągu 20 sekund jest w stanie przeskanować wszystkie 96 próbek, a cały pomiar z tą całą oprawą manualną trwa 40 minut dla wszystkich 96 próbek. Drugą istotną częścią w tym projekcie jest opracowanie własnych przeciwciał. Te przeciwciała udało się opracować, obecnie są walidowane. Jeżeli się ta walidacja będzie pozytywna, będziemy patentować sekwencję tych przeciwciał, żeby być docelowo też niezależnym od zewnętrznych dostawców czy producentów najbardziej ważnych komponentów do budowy tego urządzenia. Tak jest, a ja tylko dodam, że do tego wszystkiego dochodzi też nowatorska metoda inaktywacji próbki, czyli jakby cały ten proces diagnostyczny będzie bezpieczny dla personelu czy dla osób, które będą go wykonywały, nie będą musiały mieć specjalnych certyfikacji. A na końcu będziemy też mierzyć zarówno trwające zakażenie, czyli będziemy mierzyć stężenie immunoglobulin oraz fakt przybytej infekcji z jednej próbki, czyli będziemy w stanie stwierdzić zarówno, czy pacjent jest jeszcze pozytywny wirusowo, ale jest już po przybytej chorobie, czy w trakcie, czy też już nie ma śladu wirusa, ale jest po przybytej chorobie i nie będzie trzeba wykonywać również testów obecnie wykonywanych z krwi. Ten corporate partnering dla nas jest szalenie istotny. Dla nas jest to, tym celem strategicznym jest pozyskanie i wsparcie globalnego koncernu typu czy Big Pharma, czy Big MedTech w procesie rozwoju technologii, w zakresie nowych aplikacji oraz proces komercjalizacji tej pierwszej technologii, pierwszej aplikacji, nad którą obecnie pracujemy. Tutaj widzimy duży potencjał zarówno w procesach sprzedażowych, w umowie licencyjnej, czy potencjalnej sprzedaży poszczególnych aplikacji, czy poszczególnych elementów technologicznych. Ścieżką do tego jest przede wszystkim nawiązanie współpracy z globalnym i prestiżowym doradcą M&A-owym. Jesteśmy już właściwie na ostatniej prostej. Ten doradca został wybrany. Jesteśmy już po negocjacji umowy. Jest to w tej chwili w trakcie akceptacji przez Radę Nadzorczą, więc ta umowa zostanie podpisana w najbliższych dniach. Na tym etapie mogę zdradzić tylko tyle, że jest to ktoś, z kim jesteśmy w kontakcie od ponad 3 lat. Wspólnie odbyliśmy wiele warsztatów, wiele rozmów, dochodząc do tego momentu, w którym stwierdzamy wspólnie, że to jest ten moment na rozpoczęcie tego typu prac, że zarówno my, jak i oni jesteśmy na tą wspólną drogę gotowi. Jesteśmy po szeregu spotkań zarówno u nich, jak oni u nas, więc też to był proces długotrwały, bardzo przemyślany, bardzo, bardzo w naszej ocenie też odpowiednio przygotowany. Te główne zadania, które sobie stawiamy, to przez pierwsze kilka miesięcy będziemy wspólnie opracowywać już taką bardzo szczegółową strategię i plany działań. Potem wyjdziemy w rynek i rozpoczniemy pracę już na poziomie prezentacji tego projektu w przestrzeni korporacyjnej. Biorąc pod uwagę złożoność technologii, innowacyjność technologii, tutaj musimy założyć dodatkowy okres czasu niezbędny na to, żeby też wytłumaczyć czy przekazać w miarę skutecznie, czym jest ta technologia, na ile ona jest skalowalna, powtarzalna. Coś, co nie ma miejsca w przypadku tradycyjnych technologii, znanych już na świecie, zwalidowanych korów technologicznych, takich jak chociażby, nie wiem, czy EKG, czy USG. Ktoś, kto rozwija lepsze, szybsze, tańsze USG, czy KTG, czy EKG, jest mu trochę łatwiej w tym procesie, w procesie rozmów, bo trochę krócej rozmawia się o samym korze technologicznym. W naszym przypadku widzimy tą przełomowość i jesteśmy już po szeregu rozmów z różnymi dużymi firmami międzynarodowymi. Widzimy, jak długo zajmuje im jakby zrozumienie tak naprawdę, z czym my do nich przychodzimy. Zakładamy, że te pierwsze umowy, potencjalne pierwsze listy intencyjne, czy też wejście w taki pogłębiony proces negocjacyjny, czy due diligence, zakładamy, że odbędzie się gdzieś do końca 2024 roku. Tak, jesteśmy na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o otwarcie naszego oddziału, czy jakby tej części administracyjnej naszej spółki w Stanach Zjednoczonych. Obecnie zostały stworzone
przez prawników ze Stanów Zjednoczonych cała dokumentacja, która jest u nas na etapie podpisywania. Czy w przeciągu kilku kolejnych dni do dwóch tygodni zostanie zarejestrowana nasza spółka, nasz oddział w Stanach Zjednoczonych, po czym rozpoczniemy już prace takie typowo logistyczne, czyli już ostateczny wybór lokalizacji naszego laboratorium. Na pewno to będzie wschodnie wybrzeże. Dzisiaj skupiamy się na dwóch ośrodkach i rozpoczniemy już pracę przy rekrutacji pracowników do naszego laboratorium. Tak, rozpoczęliśmy etap certyfikacji naszej technologii. Ponieważ jest to urządzenie medyczne, inwazyjne, mimo że mało inwazyjne, ale wciąż inwazyjne, proces certyfikacji jest dość złożony. Końcowo zakończy się certyfikatem MDR i przyznaniem znaku CE umożliwiającym dopuszczenie naszego wyrobu do obrotu. Wykonaliśmy już pierwszy krok. Podpisaliśmy umowę z jednostką notyfikującą TIF Nord. Mamy zaprojektowane certyfikację wyrobu medycznego ISO 13, która mówi o projektowaniu i produkcji wyrobu medycznego. Za nami pierwsze spotkanie certyfikacyjne, na którym audytorzy, którzy przyjechali do spółki, zapoznali się z najważniejszą dokumentacją w naszej spółce i po tym spotkaniu jednostka podjęła decyzję i wydała nam raport rekomendujący przejście do docelowego badania spółki, który odbędzie się w połowie stycznia. Po zdobyciu certyfikatu produkcji wyrobu medycznego nastąpi oczywiście w odpowiednim czasie zakończenie badań klinicznych, które jest drugim ważnym krokiem prowadzącym do pozyskania docelowego certyfikatu w reżimie MDR. Po badaniu klinicznym zostanie przygotowany raport końcowy. Ten raport końcowy po dołożeniu do certyfikatu czy wyrobu medycznego, o który obecnie się staramy, zostanie ten raport połączony i zostaniemy ponownie zaudytowani w reżimie MDR i powinniśmy pozyskać certyfikat właśnie CE dopuszczający nasz wyrób do obrotu. Także tak jak Państwo widzicie, podsumowując nasze plany rozwojowe i kamienie milowe, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, realizując wszystkie założone do tej pory różne obszary, które się w pewien sposób ze sobą przenikają i łączą w jedną pewną całość, więc jest to dla nas też bardzo istotne, żeby móc pracować na wielowątkowych planach rozwojowych czy kamieniach milowych, które na końcu też budują dosyć dużą i znaczącą wartość zarówno dla potencjalnych partnerów komercyjnych, jak i też dla wszystkich akcjonariuszy spółki. W tym momencie to tyle z naszej strony. Zapraszamy do zadawania pytań. Z tego co widzimy, to już pojawiają się pierwsze pytania, więc będziemy po kolei też na nie odpowiadać. Pierwsze pytanie od pana Tomasza. Jaka jest przewidywana produkcja w 2023 roku w sztukach? To tutaj tak, możemy może, tylko... może 23 to jeszcze nie jest ten moment, kiedy to będzie pełen rok taki produkcyjno-sprzedażowy w ogóle ze względów też regulacyjnych i certyfikacyjnych. Ale tu może opowiedz w ogóle jak w ogóle zakładamy dochodzenie do tego momentu, w którym będziemy mieli tą zdolność taką bardzo mocno półprzemysłową. Tak, 23 rok zakładamy sobie, że to będzie rozruch produkcyjny. Tutaj warto wspomnieć, że dotychczasowi nasi partnerzy, z którymi współpracowaliśmy, ta produkcja wyniosła 3000 czujników w okresie 2 lat. Także możecie Państwo sobie wyobrazić, jak to wygląda na zewnątrz. Naszym docelowym planem jest dojście do 50 000 czujników rocznie. W roku 2023 zakładamy, że to będzie między 5 a 10 tysięcy czujników wyprodukowanych, zwalidowanych i skalibrowanych. Tak, bo tutaj trzeba dodać, że cała ta część produkcji jest to coś na tyle nowatorskiego, że my musimy dojść do pewnego poziomu powtarzalności, kontroli jakości. Te wszystkie czujniki muszą być w 100% zgodne.
więc też na początkowym etapie będziemy dochodzili do tego, więc będą też duże odrzuty, duże odpady. Będziemy się uczyć jakby tego procesu, wykorzystując te maszyny i te urządzenia, które zaprojektowaliśmy. Wykorzystując też różne rodzaje surowca do produkcji tych czujników. Więc naszym celem jest dojście do takiego momentu, w którym gdzieś pod koniec 2023 roku będziemy w stanie to zwalidować, certyfikować również za pośrednictwem jednostki notyfikowanej TIF Nord w zakresie wszystkich procesów, dokumentów, doboru dostawców, walidacji tych dostawców. Dochodząc do momentu takiego, w którym z jednego procesu, który trwa od 6 do 8 godzin, będziemy pozyskiwać średnio kilkaset czujników, w których co najmniej 90% będzie zgodnych, przechodziła kontrolę jakości i będą nadawały się do dalszych prac, właśnie już tych prac biologicznych, chemicznych czy wyrobu gotowego. Kolejne pytanie od pana Cezarego. Jaka jest zasada działania diagnostyki wirusów w projekcie Fibiomet? Czy wykrywa ona przeciwciała, czy bezpośrednio wirusa? No więc tak, tutaj jakby no, nie wchodząc jeszcze w takie szczegóły technologiczne, przed nami cały proces patentowy. Tak jak wspomniał Mateusz wcześniej, my ten wirus będziemy umartwiać, więc my samego wirusa samego w sobie nie wykrywamy. Natomiast każdy wirus jest otoczony pewnymi grupami biologiczno-chemicznymi, tak to nazwijmy jakby w uproszczeniu. Więc i każdy wirus ma charakterystyczne tylko dla siebie te grupy. Więc my wykrywamy grupy biologiczne znajdujące się na jakby płaszczu danego wirusa. Więc tutaj dla nas ta technologia jest też o tyle taka łaskawa, jeżeli chodzi o przejście do innych wirusów, że mamy zbudowaną całą platformę do i bibliotekę potencjalnych komponentów biologicznych znajdujących się na innych wirusach. I technologia będzie w stosunkowo prosty sposób łatwa do przeskalowania na inny wirus niż SARS-CoV-2. Tak jest. No i tutaj jakby zasada działania tej diagnostyki, tej technologii w Fibiomedzie to będzie oczywiście diagnostyka in vitro. Więc tutaj nie mówimy o wkuwaniu się gdzieś w pacjenta czy prowadzenia diagnostyki in vivo w czasie rzeczywistym. Będziemy bazowali na próbce pobranej z nosogardzieli, to co. Czyli tego procesu, który de facto dzisiaj wszyscy trochę po pandemii COVID-a doskonale znamy. Pan Cezary pyta również, czy udziałowcem spółki celowej w USA będzie w 100% SDS Optik, czy jest przewidywany udziałowiec? Tak, w 100% jest to SDS Optik. Nie przewidujemy na tym etapie żadnych udziałowców. Oczywiście zmierzamy do tego, żeby pozyskać partnera branżowego. Jeżeli ten partner branżowy pochodziłby ze Stanów Zjednoczonych, on by stał się takim też naturalnym jakby udziałowcem tej spółki. Tak, więc też jakby celem spółki amerykańskiej będzie oczywiście też pozyskiwanie dodatkowego finansowania na swoje prace i na swój rozwój. Tutaj głównie myślimy o finansowaniu grantowym. Jesteśmy po kilku złożonych wnioskach do amerykańskich instytucji grantowych. Zostały bardzo wysoko ocenione, natomiast brakowało tego komponentu lokalnego w cudzysłowie, więc w momencie, kiedy będziemy już operacyjni, wrócimy z tymi wnioskami, złożymy je ponownie, czy to w NIH-u amerykańskim, czy w DOD, czyli w Departamencie Obrony, który prowadzi projekty grantowe w obszarze nowotworów piersi. Zakładamy, że też spółka stanie się potencjalnie interesująca dla inwestorów finansowych, więc też jeżeli byliby gotowi doinwestować w rozwój tej spółki tam, to w dłuższym okresie czasu oczywiście rozważamy też taki scenariusz, że tamta spółka, do tamtej spółki mogłyby dołączyć również dołączyć inwestorzy finansowi, oczywiście na warunkach rynkowych, po przeprowadzonych też procesach negocjacyjnych. Pan Adam pyta, kiedy i jak duża nowa emisja. To tutaj może ja ze swojej strony powiem, że my od samego początku, idąc już i z rundą pre-IPO i debiutując na rynku papierów wartościowych, bardzo otwarcie mówimy, że jest to projekt, który będzie wymagał dodatkowego finansowania w dłuższym okresie czasu. Przy założeniu realizacji poszczególnych kamieni milowych, to rzeczywiście kwestie warunków rynkowych, jakie są w danym momencie. Jesteśmy dzisiaj na takim etapie, gdzie większość tych kamieni milowych jest zrealizowana, więc otwiera nam to drogę do poniekąd też tworzenia pewnej ścieżki pozyskiwania kolejnych rund finansowania. Obecnie jesteśmy w trakcie przyjmowania
uchwały z poziomu walnego zgromadzenia akcjonariuszy w zakresie tak zwanego kapitału docelowego jako taki elastyczny instrument dla zarządu spółki przy wsparciu oczywiście i przy akceptacji rady nadzorczej w celu przeprowadzania takich emisji w dogodnym i w optymalnym dla spółki, też dla akcjonariuszy czasie. Naszą wizją i strategią w tym zakresie jest przede wszystkim pozyskiwanie kapitału, który jest niezbędny na dalsze prace w warunkach rynkowych takich, gdzie uzyskujemy cenę zdecydowanie wyższą niż przy poprzedniej emisji. Pracujemy też intensywnie nad innymi formami pozyskiwanego kapitału, czy to też grantowego, czy to też z innych źródeł. Natomiast na dzisiaj żadne decyzje wiążące w postaci czy to uchwał, czy to walnego zgromadzenia, czy rady nadzorczej, czy też zarządu nie ma, jeśli chodzi o emisję. Jak tylko takowe będą, to oczywiście będziemy Państwa natychmiast o tym informować. Pan Tomasz dopytuje, czy czujniki z pierwszej partii trafią do sprzedaży, czy posłużą do testów i prezentacji? Z pierwszej partii, zakładam, tej produkcyjnej, nie trafią do sprzedaży. Do sprzedaży będą mogły trafić dopiero czujniki wyprodukowane po uzyskaniu certyfikacji. Ta nastąpi, tak jak wspomnieliśmy, po badaniach klinicznych, potem cały proces raportowania i samego certyfikowania. Więc pierwsza produkcja czujników u nas in-house posłuży nam do jakby rozwoju tych technologii i rozwoju kolejnych aplikacji, które mamy w naszym pipeline. Tak, więc tutaj pierwsze czujniki takie, które przejdą kontrolę jakości, one już będą powstawały oczywiście w 2023 roku, natomiast one nie będą jeszcze ani zwalidowane, ani certyfikowane w zakresie wyrobu medycznego, więc nie będą mogły być dopuszczone do obrotu. Natomiast będą przez nas traktowane jako prototypowe, służące właśnie do testów, do prezentacji, do prac przede wszystkim nad kolejnymi aplikacjami, po to, żeby móc w krótkim okresie czasu dalej też tą technologię rozwijać i dopracowywać jakby też te wszystkie procesy produkcyjne. Pan Cezary tutaj jeszcze dopytuje odnośnie Fibiomedu. Wirus powinien być wykrywany we wczesnym etapie, niezależnie od wytworzenia się przeciwciał u pacjenta. Czy dobrze zrozumiałem? Tak, znaczy nas jakby przeciwciała wytworzone u pacjenta za bardzo nie interesują. Tak jak wspomniałem wcześniej, my opracowaliśmy i wytworzyliśmy i zamierzamy patentować po pozytywnej walidacji własne przeciwciała, które wykrywają właśnie koronawirusa. Te przeciwciała, tak jest też zbudowana sonda, są jednym z elementów naszych biosensorów i w ten sposób nasza sonda wyłapuje tylko i wyłącznie to, do czego w cudzysłowie przyklejają się te przeciwciała. Że my łapiemy bezpośrednio wirusa, ale nie wirusa jako sam rdzeń wirusa, tylko to, co się znajduje na tej błonie wirusa. Czyli tutaj też można stwierdzić, że będzie to wykrywane, ten wirus będzie wykrywany na wczesnym etapie. Tak, na wczesnym etapie. Oczywiście. Bardzo często u pacjenta bezobjawowego, tak? Tak, tutaj tak jak obecne nasze testy, które prowadziliśmy na nowotworach, na markerach HER2, pokazują, że sonda jest bardzo, bardzo czuła. Wykrywamy pikogramowe ilości cząsteczek biologicznych, więc zakładamy, że jeżeli w ślinie będzie nawet na tym wczesnym etapie rozwoju choroby, w ślinie znajdzie się stosunkowo niewielka ilość wirusów, nasza sonda powinna je wyłapać. Tutaj ważne jest to, że kilka wirusów przyklejonych do czoła światłowodów już uaktywują ten biosensor i będziemy w stanie stwierdzić, czy w danej próbce śliny są wirusy, czy nie. To jest o tyle też taka łaskawa część technologii, że tutaj akurat przy wirusie nie sprawdzamy stężenia tego wirusa, tylko sprawdzamy zero-jedynkowo, jest wirus bądź nie, bo już nie ważne, czy to jest jeden wirus, w cudzysłowie oczywiście, czy cała jakby grupa wirusów. Dla nas ważne jest, że nawet jeden wirus prowadzi potem do zachorowania danego pacjenta, więc my będziemy w stanie wykryć bardzo niewielką ilość tych wirusów, na początkowym etapie rozwoju choroby i stwierdzić, czy pacjent jest zakażony, czy nie.
Tak jest. Patrząc potencjalnie na kolejne pytania, widzimy, że chyba póki co nic się nie pojawia, więc jeśli macie Państwo jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to zapraszamy. Też jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji, czy pod adresem mailowym ir@ssoptic.com, czy też za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie relacji inwestorskich, więc jeżeli się cokolwiek pojawia, to też zapraszamy do kontaktu czy z nami, czy z naszym doradcą od zakresu relacji inwestorskich. Szanowni Państwo, jeśli nie ma na ten moment więcej pytań, to ja bardzo dziękuję panu Marcinowi oraz panu Mateuszowi, którzy zaprezentowali i podsumowali wydarzenia tegoroczne, ale też zaprezentowali plany na przyszłość rozwojowe spółki SDS Optic. Za dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję wszystkim obecnym. Przepraszam, bo jeszcze mamy pytanie. To ja pozwolę sobie jeszcze nie kończyć, tylko przekazać do panów pytanie. Tak, pan Cezary pytuje, że generalnie rynek zdaje się nie wyceniać projektu Fibiomet, stąd moje pytania, czy były wewnętrzne próby porównawcze ze złotym standardem? No tutaj przede wszystkim tym złotym standardem dzisiaj są te dopuszczone technologie testów diagnostycznych, czyli istniejące już właściwie od wielu, wielu lat technologie czy testów kasetowych, antygenowych, czy PCR, czy testy lampowe. Wewnętrzne próby, domyślamy się, że chodzi panu o to, czy porównywaliśmy skuteczność, czy też czułość naszej technologii, no to tutaj, tak jak Marcin wskazywał, technologia biosensorów fotonicznych jest o rzędy wielkości czulsza niż jakiekolwiek dzisiaj znane metody klasycznej diagnostyki molekularnej, więc tutaj nie porównywaliśmy się co prawda do istniejących metod. Tak, ale możemy sobie założyć na przykład testy oparte na przeciwciałach, to choroba musi być na tyle mocno rozwinięta, że organizm te przeciwciała zaczyna produkować. My jesteśmy kilka kroków wcześniej, tych przeciwciał może jeszcze nie być w organizmie. Wystarczy, że ten wirus dopiero wejdzie do organizmu i zacznie się namnażać, rozwijać i my jesteśmy w stanie, o ile on w tej pobranej próbce się znajdzie, jesteśmy w stanie go wykryć. Natomiast tak, jeżeli chodzi o nasze takie wewnętrzne rozmowy co do jakby wyceny tego projektu, to jeszcze na dzień dzisiejszy jest to dla nas za wcześnie, ale też liczymy i skupiamy się też na tym, że obserwując rozwój tych różnych technologii i później wycen tych spółek, które pracowały podczas COVID-u, czy do testów, czy szczepionek, to rynek je zwalidował w ten sposób, że firmy, które przed COVID-em pracowały na technologiach, które umożliwiły później, czy to diagnozowanie, czy pracowanie nad szczepionkami właśnie do wirusa SARS-CoV-2, zostały przez rynek bardzo mocno docenione. Także tutaj my pracujemy nad platformą, która w przyszłości ma być na tyle elastyczna, że do różnych zakażeń, czy to wirusowych, czy w późniejszym etapie też do zakażeń grzybicznych, ma być możliwa do wprowadzenia na rynek. I też w stosunkowo bardzo krótkim okresie czasu, tak? Więc wtedy też zakładamy, że potencjalnie pojawi się też partner korporacyjny, który wspólnie z nami pod skrzydła weźmie taką technologię i bardzo szybko ją przeskaluje. To jest trochę tak, jak wspomniał Marcin, właśnie w obszarze COVID-a mieliśmy przykład chociażby szczepionek mRNA, tak, nad którymi firmy czy BioNTech, czy Moderna pracowały latami, naście lat, dziesiątki lat, oczywiście też zupełnie inny poziom kapitału zainwestowanego. Przyszła pandemia i w bardzo krótkim okresie czasu ktoś duży typu Pfizer wziął takiego BioNTecha pod rękę i wspólnie stworzono szczepionkę, która właściwie na rynku wylądowała w kilkanaście miesięcy po pierwszym zdiagnozowanym przypadku. W przypadku testów diagnostycznych tak naprawdę wzięto istniejące technologie, co do których każdy miał jakieś uwagi czy zastrzeżenia co do skuteczności, co do czułości, co do specyficzności. My patrząc na benchmark, patrzymy i obserwujemy istniejące technologie, które są. My trochę tworzymy nowy standard w zakresie i nowe trochę podejście w zakresie diagnostyki molekularnej, chociażby z perspektywy takiej, że w projekcie Fibiomet będzie możliwość diagnozowania 96 próbek jednocześnie, w jednym czasie, w jednym takim urządzeniu combo. Coś, co dzisiaj nie jest dostępne nawet dla nowatorskich technologii PCR-owych czy
czy też innych, zawsze tam jest ta zasada jednej próbki w jednym czasie i pewnego procesu, który musi się zadziać. Wszyscy pewnie, jak tutaj jesteśmy, znamy historię sukcesu spółki ScopeFluidX, którą też znamy, cenimy, przyjaźnimy się i wspólnie też sobie kibicujemy. Szymon Ruta, który jest też członkiem zarządu i dyrektorem finansowym ScopeFluidX, zasiada w naszej Radzie Nadzorczej, wspiera nas w wielu różnych obszarach, zarówno tych finansowych, korporacyjnych, ma też to duże doświadczenie, więc jesteśmy w stanie poniekąd zbenchmarkować nasze działania. Wszyscy znamy kwotę transakcji pomiędzy spółką ScopeFluidX a Bio-Rad Laboratories, więc to są tego typu rzędy wielkości, które już są osiągalne, jeśli chodzi o wartość tego typu technologii, więc czujemy oczywiście dzisiaj, że tak, rynek zupełnie nie wycenia tego projektu, natomiast to wynika też trochę z tego, że jest on jeszcze na wczesnym etapie. Jesteśmy na etapie tych pierwszych testów, to co wspomniał Marcin, tych komponentów, które są w tej chwili w pewien sposób jeszcze póki co rozłącznie, każdy w swoim miejscu tworzone. One zejdą się w jedną pewną całość, pewnie w okolicy wiosny, lata przyszłego roku. Wtedy będziemy w stanie też dać trochę więcej informacji, trochę więcej update'u, jak to wygląda. Rozpocząć też pewne takie testy, w cudzysłowie kliniczno-kliniczne, na próbkach. I będziemy w stanie też wtedy dużo więcej powiedzieć na temat skuteczności i porównania tego właśnie z tą istniejącą technologią dzisiaj na rynku. Czy to będzie pierwsze zastosowanie na świecie techniki fotonowej przy wykrywaniu wirusów? Czy według panów ktoś jeszcze pracuje nad tą techniką? Rozumiem, że chodzi o technologie fotoniczne, czyli światłowód przy diagnostyce wirusowej. Tak, no nie spotkaliśmy się póki co na takim podejściu fotonicznym, czyli połączenie części fotonicznej z częścią biologiczną. Oczywiście takie urządzenia stricte fotoniczne są stosowane bardziej na podstawie takiej obrazowania czy stwierdzania, czy w danej próbce, oczywiście próbce pobranej z organizmu, do której się wprowadza jakiś marker fluorescencyjny, czy ten marker świeci w danej próbce. Także taka fotonika do takich zjawisk jest wykorzystywana, natomiast nie spotkaliśmy się póki co, żeby czy to w żywej próbce u pacjenta, jak to ma zastosowanie w chorobach nowotworowych, czy w zakaźnych, w próbkach już pobranych od pacjentów, żeby bez dodawania żadnych znaczników te próbki mogły być w sposób taki fotoniczno-biologiczny wykrywane. Tak, no my trochę mamy taką wizję tworzenia i pracujemy nad tym intensywnie, że my poniekąd tworzymy trochę nową metodę diagnostyczną. Ktoś dzisiaj mówi PCR, ktoś mówi LAMP, ktoś mówi antygen, ktoś mówi immunohistochemia czy FISH w zakresie histopatologii, czy histopatologia generalnie. I każdy rozumie, co to jest, każdy traktuje to jako pewną metodę diagnostyczną i nie zastanawia się nad tym, czy za tym stoi firma X czy Y. Ktoś to kiedyś wymyślił i zostało to zaakceptowane przez rynek, szeroko stosowane. Stało się poniekąd tak zwanym gold standardem, co też nie jest to żaden certyfikat, który się dostaje. To jest ilość czasu, która musi upłynąć, ośrodków, które z danej metody korzystają. Więc naszą wizją i też strategią spółki jest poniekąd właśnie stworzenie takiej nowej metody diagnostycznej, opartej właśnie o połączenie świata fotoniki z biologią molekularną. W jednym urządzeniu, w jednym biosensorze. Coś, co w długiej perspektywie może mieć ogromną wartość zarówno kliniczną dla pacjentów czy dla lekarzy, ale też wartość taką finansową, biznesową dla nas, dla wszystkich akcjonariuszy, dla potencjalnie też partnerów korporacyjnych, którzy chcieliby wyjść trochę z pewnej takiej silnej konkurencji w obszarze jednej czy dwóch metod diagnostycznych i trochę z boku zbudować coś, co będzie czymś zupełnie nowatorskim i innym. Bardzo proszę, jeszcze ostatnia szansa na zadanie kolejnych pytań. To chyba mamy komplet. Bo tak, ja też w takim razie pozwolę sobie jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom za dzisiejsze spotkanie. Życzę dobrego
wieczoru. Bardzo dziękuję. My również dziękujemy i korzystając z okazji też wszystkim spokojnych świąt i do zobaczenia wkrótce w przyszłym roku. Dziękujemy. Pora będzie je tutaj na bieżąco nam moderował. Tak, bardzo dziękujemy za tą prezentację. Państwa oczywiście zachęcam do zadawania pytań. Można je pisać na czacie i będziemy je tutaj sukcesywnie zadawać zarządowi. Może pierwsze pytanie. Pan Tomasz pyta, czy w najbliższym roku spółka planuje równie dużo wydarzeń, emisja, debiut na rynku głównym GPW? To zdaje się w zakresie przejścia na rynek regulowany było gdzieś chwilowo omawiane. Tak, tak. To oczywiście nasze plany organizacyjne na kolejny rok są równie ambitne jak na ten rok. Przede wszystkim są to kwestie związane z badaniami klinicznymi i rozwojem technologii. Jeśli chodzi o debiut na rynku głównym, przygotowujemy się do tego od samego początku. Od samego początku też bardzo otwarcie mówiliśmy wszystkim inwestorom, że to jest nasz cel. New Connect dla nas jest pierwszym przystankiem. Chcieliśmy się nauczyć giełdy, nauczyć budowania relacji, przygotować do spełnienia wszystkich pozostałych wymogów, które są wymagane przez rynek regulowany w zakresie czy to raportowania, czy w zakresie chociażby finansowo-księgowym. Ciężko nam dzisiaj jest powiedzieć i deklarować co do konkretnego terminu, natomiast na pewno chcielibyśmy w kolejnych 24 miesiącach być już spółką notowaną na rynku regulowanym. Jeśli chodzi o emisję, od samego początku komunikujemy potrzeby kapitałowe wynikające z rozwoju tej technologii, zaznaczając, że będziemy wychodzić na rynek z emisją nowych akcji w momencie realizacji poszczególnych kamieni milowych. Dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy większość tych kamieni milowych została zrealizowana. Nie podjęte zostały na dzień dzisiejszy żadne wiążące decyzje co do kolejnej emisji, natomiast jest to projekt, który wymaga dodatkowego finansowania i na pewno o takowe będziemy w odpowiednim czasie i momencie występować. W różnych formach, zarówno w formie emisji nowych akcji, jak również w pozostałych formach finansowania, chociażby z perspektywy grantów czy wspomnianego już partnerstwa korporacyjnego. Mm-hmm. Pan Adrian pyta, kiedy planowane jest zakończenie badań klinicznych? Mm-hmm. Tak, jak wspomniałem, pierwszy etap planujemy zakończyć na przełomie grudzień-styczeń. Po tym czasie będzie ten okres 3-miesięcznego raportowania i przejście do drugiego etapu. Czyli w kwiecień, maj powinniśmy rozpocząć drugi etap, który w założeniu będzie trwał 6 miesięcy. Po 6 miesiącach badań klinicznych nastąpi praca nad raportem końcowym, który w założeniu też będzie trwał do 6 miesięcy. Natomiast samo badanie kliniczne powinno się zakończyć na przełomie przyszłego i kolejnego roku, pewnie w pierwszym kwartale, tak mówiąc bezpiecznie, w pierwszym kwartale 2024 roku. Tak, my tutaj też opracowaliśmy sobie taką bardzo przejrzystą politykę informacyjną, informującą o poszczególnych zdarzeniach, jeśli chodzi o badania kliniczne. Więc na pewno też będziemy Państwa na bieżąco w postaci raportów bieżących informowali o ostatniej pacjentce w pierwszej części badania, o raporcie, o pierwszej pacjentce w drugim etapie, również o przebiegu tego drugiego etapu, gdzieś mniej więcej w połowie jego przebiegu, też o ostatniej pacjentce. No i na końcu oczywiście o tym raporcie końcowym, który ze względu na skalę badania, to jest ponad 200 pacjentek w całości, będzie wymagał opracowania dużej statystyki i z reguły te raporty zajmują, tak jak Marcin wspomniał, kilka miesięcy. Więc o tych wszystkich poszczególnych zdarzeniach, jakby takich milowych kamieniach w całym procesie badania będziecie Państwo też na bieżąco informowani. Okej. Okay. Kolejne pytanie od pana Tomasza jest o zasoby.
pracownicy, materiały, jak rozumiem, także kapitał na rozwój kolejnych zastosowań technologii spółki. Jeśli chodzi o zasoby pracownicze, to w tej chwili w spółce zatrudnionych jest i współpracujących prawie 40 osób. Oczywiście w dużej mierze jest to zespół naukowo-technologiczny. Jesteśmy właściwie w stałym procesie rekrutacyjnym w różnych obszarach, w różnych częściach firmy, więc tutaj widzimy, że nie jest to dla nas jakieś zagrożenie realizacji założonych celów. Budowana organizacja w Stanach Zjednoczonych w początkowym etapie będzie zatrudniała kilka osób stricte naukowych z obszarów, które są bardzo trudne do pozyskania w Polsce, wręcz nawet ciężkie lub niemożliwe, ze względu na doświadczenia naukowe czy na przebieg prac. Tutaj, tak jak Marcin wspomniał wcześniej, jesteśmy po rozmowie z naszą Radą Naukową. Też oni są po wstępnych rozmowach z kilkoma zainteresowanymi osobami, więc tutaj też raczej nie widzimy wielkiego wyzwania. Co do pozostałych zasobów, to właściwie tutaj jesteśmy na bieżąco. Nie mamy żadnych opóźnień, jeśli chodzi o dostawy materiałów czy odczynników do prac. Ten rynek się oczywiście diametralnie zmienił. Z jednej strony dosyć duża zmiana kosztowa, z drugiej strony też zmiana organizacyjna. COVID spowodował wyssanie z rynku szeregu różnych odczynników czy materiałów, ale mamy też tutaj bardzo profesjonalny zespół osób zajmujących się tą częścią logistyczną zamówień materiałów i odczynników i na dzisiaj nie widzimy tutaj żadnych też niebezpieczeństw. Ja zachęcam wciąż Państwa, żeby pytania zadawać na czacie. Kolejne jest znowu od Pana Tomasza, pojawiło się chyba w trakcie prezentacji. Jak idzie promocja technologii w branży farmaceutycznej? Jak rozumiem, ogólnie raczej medycznej czy medtechowej. I czy możemy podać jakieś szczegóły, czy spółka może jakieś szczegóły podać, czy pojawiały się jakieś sygnały z rynku o zainteresowaniu większych graczy? No to zakładam w ograniczonym stopniu, ale oddaję głos. Będąc obecnym na tych wszystkich dużych, największych na świecie konferencjach, nawiązujemy kontakty z szeregiem największych koncernów, czy to farmaceutycznych, czy to medycznych. Jesteśmy po szeregu wstępnych rozmów, gdzie widzimy, że to zainteresowanie jest bardzo duże. Natomiast potrzebujemy też te procesy rozmów usystematyzować, stąd też potrzeba wprowadzenia doradcy M&A-owego, który uporządkuje też te rzeczy, dołoży jakby dodatkowe aspekty tych prac. Jest zainteresowanie z kilkoma podmiotami, podpisaliśmy umowę o poufności, wymienialiśmy się różnymi informacjami, doświadczeniami. Natomiast są to na rozmowy na dosyć wczesnym etapie, więc też tutaj oczywiście nie ma miejsca na podawanie jakichś daleko idących szczegółów. Pytania nam się w zasadzie wyczerpują. Także będziemy powoli zmierzali do końca, jeśli Państwo nie będziecie mieli kolejnych. Chyba jeszcze jedno pytanie od Pana Tomasza, które było na samym początku, jeśli chodzi o Radę Naukową, w sumie jaki jest charakter? Czy to są luźno działający naukowcy, czy osoby, które chcą jakoś wspierać spółkę, czy te osoby mają podpisane umowy? Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, Rada Naukowa, tak, z wszystkimi członkami Rady Naukowej mamy podpisane umowy. Członków Rady Naukowej mamy też u siebie w naszym wynagrodzeniu. Nikt z nami nie pracuje o tak, bo nas lubi, to wiadomo, z takimi ludźmi jakby z tak dużym doświadczeniem, które udało nam się zdobyć, musimy ich opłacać. Spotykamy się obecnie w takiej formule 3-miesięcznej, czyli raz na kwartał z wszystkimi naraz, a z każdym z pojedynczych, bo mamy tam naukowców z trzech działów, z każdym z pojedynczych działów spotykamy się co miesiąc i mamy jedno spotkanie planowane raz w roku, gdzie będziemy sobie podsumowywać wszystkie dotychczasowe ustalenia i wyznaczać na kolejny rok dalsze plany.
Pan Arkadiusz pyta, czy spółka może podać więcej informacji na temat preferowanego modelu komercjalizacji. No myślę, że jeżeli chodzi o preferowany model, to na pewno spółka się może tym podzielić. Tak, no to tak jak wspomnieliśmy wcześniej w obszarze samego modelu biznesowego, to są jakby dwa połączone ze sobą dosyć mocno filary. To znaczy z jednej strony musimy udowodnić, że tak przełomową technologię można w skali innej niż laboratoryjna produkować w sposób usystematyzowany, zorganizowany, zwalidowany, certyfikowany, dzięki czemu będziemy w stanie produkować jakąś ograniczoną ilość zarówno urządzeń detekcyjnych, jak i infrasond. I tutaj zakładamy sprzedaż bezpośrednio do szpitali, do klinik, bazując chociażby na tych kontaktach, które już mamy w obszarze czy to badań klinicznych, czy to tych relacji, które mamy za pośrednictwem naszej Rady Naukowej w Stanach Zjednoczonych, gdzie widzimy jest zainteresowanie, ale oczywiście szpitale wejdą w tą dyskusję bardziej pogłębioną dopiero w momencie, kiedy zakończą się badania kliniczne, kiedy technologia zostanie zwalidowana i certyfikowana. Natomiast tym preferowanym oczywiście rozwiązaniem, które przyniesie skalę i efekt skali dla nas wszystkich i dla akcjonariuszy i dla spółki, jest to partnering korporacyjny z kimś, kto pociągnie to organizacyjnie, produkcyjnie, logistycznie na dużo większą skalę i podzieli się zyskami ze spółką, a poniekąd też z naszymi akcjonariuszami, biorąc pod uwagę też wprowadzoną niedawno przez nas politykę dywidendową, czyli wypłaty połowy z zysków do naszych akcjonariuszy. Bardzo dziękuję. Więcej pytań na ten moment tutaj nie widzę. Także ostatnie 15 sekund, żeby je zadać. Jeśli Państwo nie będziecie mieli pytań, to myślę, że powoli będziemy zamykać nasze spotkanie. Okej, także tym samym wyczerpaliśmy pytania. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Państwu za uczestnictwo, spółce za prezentację. W tym miejscu chyba pozostaje życzyć wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia i na nowy rok spółce i inwestorom, akcjonariuszom. Także dziękujemy i do usłyszenia w przyszłym roku. Dziękujemy. Dziękujemy również i też wszystkim wszystkiego dobrego na święta. O naszej spółce. Bardzo dziękujemy za prezentację. Są już pierwsze pytania zadawane na czacie. Ja oczywiście też serdecznie uczestników zachęcam do zadawania pytań. Mam nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie z nich. Z tego co widzę, jest już jakaś seria pytań dotycząca działalności w Stanach Zjednoczonych. Pytanie jest o kroki w kierunku nowej firmy w USA. Jakie zostały podjęte dotychczas? To tak padło już na prezentacji. Jeszcze raz przypomnę, Mateusz pewnie rozwinie. Nawiązaliśmy współpracę z kancelarią prawną, która przygotowała dla nas już wsad głównych dokumentów pozwalających nam zarejestrować firmę w Stanach Zjednoczonych. I w najbliższych dniach, dwóch tygodniach nastąpi ta rejestracja. Po rejestracji przejdziemy już do takiego etapu fizycznego budowania naszego laboratorium w Stanach Zjednoczonych, które będzie zlokalizowane na wschodnim wybrzeżu. Nastąpi rekrutacja pracowników i pierwsze prace w tym laboratorium tak uzupełnią, że laboratorium będzie stricte biologiczno-chemicznym, tą częścią biologiczną czy chemiczną. Cała fotonika jest tutaj u nas w Lublinie i pozostanie w Lublinie. Natomiast ta część biologiczna jest jakby przeniesiona po części też na ten rynek amerykański z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, dostęp do wykwalifikowanych pracowników w Stanach Zjednoczonych jest dużo szerszy niż w Polsce. Łatwiej pozyskać pracowników z dużym doświadczeniem w firmach farmaceutycznych czy biotechowych, które mogą nam pomagać rozwijać tą część biologiczną naszej technologii. A po drugie, chcemy pokazać potencjalnym partnerom amerykańskim, ponieważ
prawie 50% naszego rynku to są Stany Zjednoczone. Chcemy pokazać naszym partnerom amerykańskim, że część kluczowych elementów jest opracowywana w Stanach Zjednoczonych. Tym samym nie musimy tłumaczyć, gdzie jest Polska, dlaczego Polska i jak to jest możliwe, że w Polsce powstają zaawansowane technologie. Więc łatwiej nam będzie i to, co widzimy już dzisiaj, łatwiej nam rozmawiać z partnerami zagranicznymi, kiedy pokazujemy, że część taka technologiczna powstaje właśnie w Stanach Zjednoczonych. Mamy jeszcze jedno pytanie dotyczące Stanów Zjednoczonych. Jak rozumiem, ono zmierza do tego, kto będzie stał na czele, zarządzał tym zespołem w Stanach. Na dzień dzisiejszy, tak jak samo jak to jest w Polsce, czyli nasza trójka, Magdalena Stańszewska, Mateusz Sagan i ja, będziemy jedynymi osobami zarządzającymi tą częścią amerykańską. No i SDS Optik oczywiście będzie stuprocentowym właścicielem części amerykańskiej. Natomiast no docelowo też będziemy poszukiwać tak zwanego PI-a, czyli takiego primary investigator, osoby, która będzie zarządzać tym procesem on-site od strony wszystkich badań, prac, też osoba, która będzie wspierana przez Radę Naukową, której znacząca część jest też po tamtej stronie i z poziomu oczywiście naukowej też przez Magdę tutaj stąd z Polski. Także w tym pierwszym, tak, w tym pierwszym setupie takim stricte prawnym, korporacyjnym, tak, to będzie nasza trójka po to, żeby móc przejść kolejne etapy od rejestracji przez pozyskiwanie wszelkich wymaganych zgód, numerów podatkowych, zakładania konta, to takie bardziej organizacyjne rzeczy. Do tego nie jest potrzebna jeszcze osoba lokalnie tam. Także tutaj będziemy mieli pełne wsparcie też kancelarii, która ten proces prowadzi. A z tego, co mi wiadomo, akurat tylko dodam ze swojej strony, to wszystkie dokumenty zostały już złożone. Czekamy na rejestrację spółki, która powinna być na dniach. Spółka zostanie założona na prawie stanu Delaware, tak jak to w dużej mierze ma miejsce w większości dużych spółek czy koncernów notowanych na amerykańskiej giełdzie między innymi. Jest to też forma prawna taka, która pozwala na rozwój tej spółki też tam lokalnie, potencjalnie pozyskiwanie również dodatkowych inwestorów, jeśli będą takowi zainteresowani, żeby wspierać te lokalne aktywności tamtego projektu. Pojawiło się pytanie dotyczące procesu certyfikacji urządzenia, nad którym pracuje spółka i czy terminy założone nie są zbyt optymistyczne. To jeszcze raz może wspomnę o tych terminach. Pierwsza część, o której wspomniałem, czyli pierwszy etap całego procesu certyfikacyjnego dzieje się tu i teraz. Jesteśmy po pierwszej fazie tej wstępnej badania naszej spółki, która przebiegła pozytywnie, powstał pozytywny raport z rekomendacją do przejścia głównej fazy, która nastąpi w połowie stycznia. Czy w połowie stycznia mamy przewidziane, już umówione wizytę trzech osób z TIF Nord, które będą walidowały naszą dokumentację, technologię, wszystkie procesy, które są niezbędne do wytwarzania wyrobu medycznego. Następnie, zgodnie z wytycznymi MDR, czekamy na zakończenie tej części, całej części klinicznej, po której powstanie końcowy raport i ten raport będzie włączony do końcowej certyfikacji wyrobu medycznego, który pozwoli nam dopuścić wyrób do obrotu. Tak, tutaj też padła jakby druga część tego pytania od strony jakby opóźnień w jednostkach certyfikujących i złożoności MDR-a, to tutaj ja ze swojej strony potwierdzę, że tak, faktycznie mamy taką świadomość. Nie jesteśmy dzisiaj na etapie takim, w którym procedujemy samą certyfikację MDR. My jesteśmy jakby w tym etapie trochę wcześniej, dwa kroki wcześniej, czyli pierwsza część to jest ISO medyczne, czyli 13485, które waliduje procesy projektowania, wytwarzania i jakby dostarczania wyrobu medycznego, jakim są sondy i analizator. Sam proces MDR-a jest tym procesem, który, tak jak wspomniał Marcin, będzie miał miejsce dopiero po zakończeniu badań klinicznych, czyli też za dosyć długi czas od teraz. Natomiast tak, faktycznie jesteśmy świadomi, potwierdzamy, że ta złożoność tego procesu jest bardzo duża, dlatego mamy trzy osoby full-time'owo, dlatego jesteśmy zaangażowani w ten proces dużo wcześniej, z dużym wyprzedzeniem.
Mając też świadomość tego, że te jednostki notyfikowane faktycznie są dosyć dużo w plecy, jeśli chodzi o czas. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, ale kilka dni temu Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie mówiące o tym, że wydłuża proces przechodzenia na MDR-a dla istniejących już urządzeń, dla istniejących technologii, więc tutaj chyba wszyscy liczą na to, że ten backlog się trochę faktycznie rozładuje. Natomiast my do tego momentu jeszcze nie doszliśmy. To jest tylko pierwszy etap właśnie związany z certyfikacją ISO, który jest kluczowym, bardzo ważnym elementem, bo on dotyczy procesów związanych z tym, co się dzieje wewnątrz u nas w firmie, jeśli chodzi o dobór dostawców, poszczególnych komponentów, walidację tych dostawców, prace związane chociażby z reklamacjami, z wszystkim, co się tyczy wytwarzania wyrobu medycznego. Faktycznie te firmy czekają dzisiaj długo na tą certyfikację, tych jednostek notyfikujących też jest stosunkowo mało. W Polsce bodajże to jest tylko właśnie TÜV Nord, który jako chyba pierwszy dostał notyfikację na MDR-a, ale no są to procesy, które są nam znane i mamy nadzieję, że w perspektywie tego czasu, który sobie założyliśmy, powinniśmy być w stanie to dowieść, a w tym samym czasie mamy nadzieję też, że ten korek się też trochę rozładuje. Pozostajemy w obszarze produktu i technologii. Pan Kamil pyta, czy mamy jakieś informacje zwrotne od lekarzy i co wiadomo na temat badań klinicznych. No zakładam, że tutaj w ograniczonym stopniu spółka może się podzielić i pewnie wszyscy inwestorzy, akcjonariusze, osoby zainteresowane muszą poczekać na raport bieżący, tak? Czy tak, znaczy mogę wspomnieć tylko tyle, że na początku, kiedy mieliśmy szkolenia lekarzy, jak używać naszej sondy, ponieważ to było nowe urządzenie, z którym nikt nigdy wcześniej się nie spotkał, nawet w takim wymiarze książkowym, literaturowym, ponieważ takiego urządzenia póki co nie ma na rynku, jesteśmy pierwsi, którzy opracowują tego typu urządzenie, to ten pierwszy kontakt z lekarzami, który prowadzimy od dłuższego czasu, spotkał się z tym, że oni jakby czuli się też niepewnie, jak to będzie w praktyce, ponieważ tej praktyki nikt nigdy nie znał, czuli się taką dosyć niepewność. Natomiast po pierwszych kilku pacjentach i dzisiaj jest to potwierdzone, że technologia jest stosunkowo prosta w użyciu, nie ma jakichś takich kruczków, o których trzeba, o których lekarze muszą myśleć i się zastanawiać, czy coś wykonują dobrze, czy coś wykonują niedobrze. Najważniejsze dla nich jest to wsparcie ze strony naszego oprogramowania, które działa w taki sposób, że za rękę prowadzi badacza, co ma robić, w jakim czasie, są alerty dzwonkowe, komunikaty też takie głosowe i tekstowe. Także lekarz się czuje i to nam zgłasza na tyle komfortowo, że wie, że jakby ma zawsze podpowiedź od strony urządzenia, czyli od tej części IT, która prowadzi go za rękę podczas całego procesu badawczego. No a to najważniejsze, na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych zgłoszeń o sytuacjach niepożądanych, więc to jest też takie dla nas bardzo mocne światełko, że rzeczywiście produkt wydaje się być bezpieczny, nie zakładamy jakichś zdarzeń. Oczywiście tego nie możemy w 100% zagwarantować, dopóki nie zakończymy wszystkich zaplanowanych 18 pacjentek. Natomiast na 15, które się już odbyły, nic niepozytywnego się nie wydarzyło. Teraz może pytania od takiej strony, od otoczki korporacyjnej. Pan Bartłomiej pyta, czy spółka aktualnie stara się o nową dotację, czy nowe dotacje? Znaczy obecnie nie jesteśmy w trakcie procedowania jakichś wniosków dotacyjnych, raz ze względu na to, że jesteśmy na etapie końcowym rozliczania dotacji z Komisji Europejskiej, właściwie na końcu projektu, plus wchodzimy w bardzo taki wymagający dla nas okres rozliczania tej dotacji jako całości. Jesteśmy w trakcie badania biegłego, wyselekcjonowanego przez Komisję Europejską do zbadania prawidłowości wszystkich kwestii finansowych w projekcie. Zakładamy złożenie raportu końcowego do komisji na koniec lutego i mamy też nadzieję, że komisja bardzo szybko rozliczy, bo też na końcu tego procesu jest jakby końcowa płatność, refundacja. Jest to też kwota dla nas znacząca, bo to jest, jeśli dobrze pamiętam, w tej chwili to jest około niecałych 3 milionów złotych w zależności od kursu, jaki będzie na moment pozyskania tych środków, które tak naprawdę są pełną refundacją
ostatniej części wydatków, które są też dla nas bardzo istotne, więc jest to poniekąd pewien przepływ gotówki, który do nas wpłynie. Jeśli chodzi o nowe projekty dotacyjne, nowe wnioski, jest niestety pewna luka, jeśli chodzi o polskie programy dotacyjne i oczekujemy na nową perspektywę, na uruchomienie zarówno FENGA, jak i Krajowego Planu Odbudowy, więc jeżeli tylko się będą pojawiały i będą dla nas interesujące, to na pewno będziemy o takie wnioskować. Jesteśmy po jakichś wstępnych rozmowach z Komisją Europejską co do potencjalnej kontynuacji z poziomu projektów dotacyjnych w Brukseli, czyli nowa formuła Horyzontu, czyli Horyzont Europa, jako tak zwany EIC Accelerator. Rozważamy, analizujemy w tej chwili różne scenariusze. Mając też już podmiot w Stanach Zjednoczonych i zbudowany zespół, rozważamy też pozyskiwanie finansowania z grantów amerykańskich. My żeśmy składali jakiś czas temu kilka wniosków dotacyjnych do amerykańskiego NIH-u i DOD, czyli Departamentu Obrony, który prowadzi programy dotacyjne z zakresu raka piersi. Mieliśmy bardzo wysokie oceny tych projektów, natomiast z takim wskazaniem, że brakuje tego komponentu amerykańskiego, czyli podmiotu tam, więc na pewno wrócimy z tymi wnioskami do amerykańskich instytucji. Tak szybko, jak to będzie możliwe. W wątku korporacyjnym jest pytanie od pana Przemysława, na kiedy planowany jest ewentualny dual listing i czy jest jakiś kraj typowany już, jak rozumiem, giełda, na której akcje miałby się zanotować? Tak, to znaczy my przed upublicznieniem spółki na polskiej giełdzie braliśmy udział w dwóch programach takich akceleracyjnych, wspieranych i finansowanych przez Komisję Europejską, dzięki czemu pozyskaliśmy bardzo dużą wiedzę na temat funkcjonowania tych rynków również za granicą. Mamy i utrzymujemy stały kontakt z Nasdaqiem w Sztokholmie, który prowadzi indeks Nasdaq First North. Jest to typowy indeks dla spółek młodych, technologicznych, również spoza regionu Skandynawii. Braliśmy też udział w takim wielomiesięcznym programie akceleracyjnym prowadzonym przez Euronext, czyli przez paneuropejską giełdę papierów wartościowych z siedzibą w Brukseli, aczkolwiek to są oczywiście indeksy Euronexta, które są też w Amsterdamie, w Paryżu czy w Lizbonie. Euronext posiada też indeks spółek takich technologicznych, deep techowych, czyli Euronext Growth. Jesteśmy z nimi w kontakcie, znamy ten proces, wiemy, jak on wygląda. Natomiast na dzisiaj skupiamy się póki co na polskim rynku kapitałowym. Myślę, że pierwszym krokiem będzie przejście na rynek regulowany w Polsce, po to, żeby też dobudować jeszcze wiedzę i kompetencje, które nam pozwolą później potencjalnie wyjść też na rynki zagraniczne. Mamy dwa pytania ze sobą powiązane. One dotyczą podwyższenia kapitału. Jedno jest zapytaniem, czemu odbywa się drugie NWZA w tym roku i dlaczego KRS odrzucił uchwały. Pan Filip w nawiązaniu do tego pyta, czy jest rozważana jakaś emisja akcji. To pierwsza odpowiedź techniczna co do KRS-u. Oczywiście wszyscy sobie Państwo zdajecie sprawę, że wyroków sądów nie możemy komentować. Sąd rejestrowy w Lublinie podszedł bardzo ostrożnościowo, w naszej ocenie zbyt bardzo ostrożnościowo. Nie wpisuje się zwyczajowo do uchwał treści, które są zdefiniowane w kodeksie spółek handlowych jako w dokumencie nadrzędnym. Każdy z Was wie, że nie wpisuje się na przykład, jak się głosuje nad poszczególnymi uchwałami, bo definiuje to kodeks spółek handlowych, ile potrzebnych jest głosów do przyjęcia danej uchwały. W naszym przypadku było podobnie, niestety sąd rejestrowy podszedł bardzo ostrożnościowo, komunikując nam też, że to głównie ze względu na to, że jesteśmy spółką publiczną, oczekiwał wpisu, który tak czy inaczej definiuje kodeks spółek handlowych, więc jakby porządkowo stwierdziliśmy, że dokonamy takiego wpisu i to zwołane walne zgromadzenie na 28 grudnia jest czysto porządkowe do pisania tak naprawdę trzech słów do jednej z uchwał, które tak naprawdę zażyczył sobie KRS rejestrowy, mówiąc, że będzie wtedy bardzo jasna i przejrzysta sytuacja, jeśli chodzi o
rejestrowaną zmianę. Zmiana oczywiście dotyczy wprowadzenia do statutu kapitału docelowego z upoważnieniem dla zarządu do poruszania się w zakresie tego kapitału docelowego i dokonywania potencjalnych emisji akcji, oczywiście za wcześniejszą też zgodą Rady Nadzorczej. Więc z tym się też wiąże jakby takie wprowadzenie pewnego elastycznego instrumentu dla spółki, która w momencie, w którym będzie potrzebowała pozyskać dodatkową pulę środków kapitału z rynku finansowego, z rynku kapitałowego, będzie miała taki instrument z poszanowaniem oczywiście wszystkich zasad i bezpieczeństwa i uczciwości, jeśli chodzi o obecnych akcjonariuszy spółki. Naszym celem jest pozyskiwanie kapitału. Od samego początku mówimy, że spółka będzie wychodziła, będzie pozyskiwała kolejne rundy kapitałowe po wykonaniu odpowiedniej puli prac i kamieni milowych. Przy wyższych wycenach oczywiście rynek weryfikuje jakby moment, w którym się dzisiaj znajdujemy, który jest trudny dla wszystkich spółek i podmiotów rynku kapitałowego, szczególnie z obszarów biotechowych czy medtechowych. Natomiast tutaj mamy nadzieję, że pokazaliśmy przez te wszystkie miesiące, że realizujemy wszystkie założone kamienie. Kurs jest bardzo stabilny, rosnący, więc też mamy nadzieję, że będziemy w stanie temu wyzwaniowi sprostać. Na dzień dzisiejszy żadne wiążące decyzje co do kolejnej emisji nie zapadły. Jak tylko takowe zapadną, to oczywiście będziecie Państwo na bieżąco informowani. Mamy jeszcze pytanie dotyczące komunikacji, niejako powiązane z tym. Pan Bartłomiej zapytuje, jakie informacje z obszaru tego partnerstwa czy M&A spółka będzie komunikować? Znaczy my mamy opracowaną politykę informacyjną z takimi kamieniami milowymi w poszczególnych etapach prac czy w poszczególnych jakby blokach prac. Więc jeśli chodzi o kwestie M&A-owe, to oczywiście pierwszym komunikatem będzie wybór doradcy i podpisanie z nim skutecznej umowy. Następnie będziemy chcieli komunikować, poza oczywiście raportami okresowymi, czyli kwartalnymi czy raportem rocznym, przebieg tych prac, taki operacyjny. To przede wszystkim w tej polityce informacyjnej wpisujemy sobie takie, powiedzmy, coroczne podsumowywanie kluczowych zdarzeń w tym obszarze. No i oczywiście w momencie, kiedy będą się pojawiać umowy lub też porozumienia pomiędzy dwiema stronami, czyli spółką i potencjalnym partnerem po drugiej stronie, to oczywiście też spółka będzie o tym informowała na bieżąco. Natomiast ponieważ proces będzie wieloetapowy, wielowątkowy, to będziemy chcieli stale robić krótki update tych zdarzeń z poziomu i raportów okresowych, czy też webinarów aktualizujących być może pewne wybrane tylko kamienie milowe, już nie jako całość, tak żeby móc też na bieżąco Państwa aktualizować. Mamy pytanie od pana Bartłomieja, na jaką kwotę spółka szacuje koszt drugiej fazy badań klinicznych? Znaczy my całe badanie kliniczne jest jakby trochę wewnętrznie przez nas podzielone na takie dwie części. Natomiast samo badanie kliniczne jako całość, czyli pierwsza część i druga część, jest zabezpieczone finansowo, jest wycenione, jest zakontraktowane w tej chwili z firmą CRO. Jest też w całości finansowane przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu. A pomimo tego, że ta druga faza będzie się rozpoczynała w przyszłym roku, to Komisja Europejska tak czy inaczej w dużej mierze jakby akceptuje fakt tego, że pewne prace są przedpłacone i już sfinansowane, chociażby z perspektywy kontraktacji szpitali czy też badaczy, którzy pracują przy tym badaniu. Tak więc tutaj nie ma rozdziału finansowego na pierwszą czy drugą część. Całość badania jest to kwota niecałych 4 milionów złotych, która w dużej mierze już jest zapłacona, więc jest finansowana z Horyzontu. Dodatkowe prace, jeżeli się pojawiają około tego, są finansowane z bieżących środków spółki. Mamy pytanie dotyczące czy wracamy jeszcze do obszaru technologii i produktu. Jeśli chodzi o projekty spółki, tak, to jaki jest
Pan Kamil zapytuje, jak planujemy, spółka planuje rozwijać je w tym samym czasie, równolegle, czy jest jakaś kolejność i priorytety? Tak, znaczy tutaj to, co wspomniałem też wcześniej, postanowiliśmy, że skupimy się na właśnie rozmowach z naszą Radą Naukową, która jakby na co dzień pracuje, czy przez wiele lat pracowała dla dużych firm zagranicznych. I to pod ich jakby wsparciem, czy w wyniku ich wsparcia będziemy budować, znaczy priorytetować w naszym pipeline szereg kolejne aplikacje, które sobie założyliśmy do opracowania. Tak jak wspomniałem, jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, na drugim powinniśmy już podjąć decyzję, która z kolejnych aplikacji będzie wrzucona u nas jako pierwsza z priorytetowych poza obecną, czyli poza obecnym herem. I na tym się skupimy. Nie chcemy łapać 10 srok za ogon. Póki co, i taka jest też rekomendacja z naszej Rady Naukowej, że powinniśmy się skupiać na poszczególnych aplikacjach z odpowiednim priorytetem. Dziękuję. Jeszcze patrzę na naszą listę pytań. Odnośnie właśnie jeszcze produktu i technologii, pan Kamil pytał wcześniej o urządzenie rozwijane, czy technologię tą rozwijaną przez Fibiomet, tak? Czy to urządzenie będzie patentowane? No, zakładam, że tak, ale prosimy o odpowiedź. Tak. Tu mamy podejście do patentowania, o tym też żeśmy wcześniej komunikowali. Nie zakładamy, że będziemy patentować całą technologię, bo nie chcemy podawać potencjalnej konkurencji na tacy naszych wszystkich rozwiązań. Natomiast jeden z takich ważnych elementów tej technologii wirusowej będzie zapatentowanie własnych przeciwciał, które będą w stanie zero-jedynkowo wykrywać dany wirus. To jest coś, co na pewno zapatentujemy, a pozostałe części, ponieważ spółka Fibiomet jest spółką córką w stosunku do SDS-u, bazuje na korowej technologii SDS-u, a główne elementy korowej technologii są zapatentowane w SDS-ie. No dobrze, szanowni państwo, lista pytań, które zgłosili uczestnicy, w zasadzie się wyczerpała. Także w tym miejscu możemy postawić kropkę. Jeszcze raz bardzo dziękuję przedstawicielom SDS Optik za tą prezentację i odpowiedzi, a państwu uczestnikom za dołączenie do naszego spotkania i wysłuchanie tej prezentacji. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.